Jak należy ocenić stopień zużycia opon superelastycznych w wózku jezdniowym podnośnikowym? Starcie opon superelastycznych jest dopuszczalne do górnej krawędzi paska zaznaczonego z brzegu opony. Drobne przecięcia opony są dopuszczalne. Niedopuszczalne są uszkodzenia aż do warstwy amortyzującej. Widoczne ślady przegrzania w miejscu styku felgi z oponą są także niedopuszczalne. Felga nie powinna być uszkodzona, a śruby mocujące powinny być dokręcone.